Witajcie, tutaj Inny Świat, nazywam się Paweł Mościcki. W naszym podcaście mamy format pod tytułem Lektury. Dzisiaj trzeci odcinek tego formatu pod, jak się zorientowaliście, pewnie lekko prowokacyjnym tytułem. Nie mam ochoty sprawdzać ani przekonywać was wszystkich, że każdy z osobna wierzy, czy wierzył, czy zamierza wierzyć w teorię spiskową, o której będę dzisiaj opowiadał, ale zależało mi na podkreśleniu jednej zasadniczej rzeczy, a mianowicie, że ten podział na to, co jest teorią spiskową, a więc pojawia się na marginesie nobliwych, rzetelnych, odpowiedzialnych tytułów medialnych i to, co jest właśnie informacją rzetelną i sprawdzoną, jest podziałem uproszczonym i nieprawdziwym, ponieważ w mainstreamie tak zwanym, w mediach korporacyjnych, krążą jako wiarygodne, jako sprawdzone opowieści dziwnej treści, które często nie mają zbyt wielkiego potwierdzenia w faktach. No właśnie, dzisiaj będziemy o czymś takim rozmawiać. Ja tylko chciałbym jeszcze gwoli wytłumaczenia tego tytułu i też w ogóle mojego podejścia zaznaczyć, że dekonstrukcja tego pojęcia teorii spiskowej albo tego podziału między odpowiedzialną i nieodpowiedzialną, odpowiedzialnymi i nieodpowiedzialnymi źródłami informacji, to jest dla mnie ważne, dlatego że zależy mi na tym, żeby każdą informację i każdą narrację traktować podobnie, to znaczy sprawdzając, czy na pewno trzyma się ona kupy, bo no nasza przestrzeń publiczna, tak zwana opinia publiczna, coraz częściej wygląda w taki sposób, że gdyby chcieć ją no, najkrócej streścić, to należałoby ją nazwać Ola Boga. Tak? To znaczy, że jesteśmy właściwie cały czas straszeni, szantażowani, wymusza się na nas jakieś reakcje, zamiast apelować jednak do naszych zdolności analitycznych, do naszego krytycznego myślenia, prezentując nam na przykład różne wersje wydarzeń, różne argumenty na rzecz różnych perspektyw. No i w takim świecie Ola Boga moim zdaniem nie ma specjalnie możliwości być poinformowanym obywatelem, nie ma demokracji, no bo demokracja ma rzekomo polegać na takim właśnie swobodnym dostępie. No i też jest wiele niebezpieczeństw. No wydaje mi się, że pierwszym takim niebezpieczeństwem jest to, że kiedy musimy się cały czas bać wskazanych nam rzeczy, to przestajemy się bać tych, czy sprawdzać tych, czy być trochę podejrzliwym wobec tych, którzy nam te strachy różne przedstawiają. Tak? To znaczy, to jest metoda na odwracanie naszej uwagi od ludzi, którzy nam tak naprawdę głowy modelują. A modelują nam głowy ludzie, którzy mają więcej władzy od nas i dlatego choćby należałoby tworzyć mechanizmy i uczyć się technik tego, żeby no w jakiś sposób się przed takimi potencjalnymi manipulacjami bronić. No i efekt tego, jak działa ta Ola Boga w naszej przestrzeni medialnej, widać gołym okiem. Dzisiaj będziemy mówili o Rosji, więc to jest świetny przykład tego, jak to działa w polskiej przestrzeni publicznej, gdzie właściwie wszyscy, jeśli wierzyć różnym opcjom politycznym, na słowo, to właściwie wszystkie te opcje polityczne to są agenci Putina, no bo Platforma Obywatelska wiadomo, Reset, Prawo i Sprawiedliwość wiadomo, nie dość demokratyczne, nie dość zachodnia, Trzecia Droga, no to wiadomo, Lewica, no to wiadomo, no bo to Związek Radziecki i tak dalej, Konfederacja, wiadomo, tak? Wszyscy oskarżają się o agenturalność przy okazji kompromitując to zagrożenie w moich oczach, bo jeżeli wszyscy wszędzie używają tego zarzutu na wszystko, co się da, często zupełnie bez związku, no to w ten sposób realne zagrożenie i realne no, takie kontakty czy takie powiązania mogą umykać naszej uwadze i mogą też stać się mniej istotne niż w istocie są. Poza tym też nasza uwaga kompletnie wyłącza się na inne potencjalnie niebezpieczne powiązania, które również mogą nas pozbawiać możliwości decydowania o samych sobie. Więc to jest chyba taki najkrótszy, bo dzisiaj chciałbym dużo materiału z wami, że tak powiem, przerobić, więc chcę się streszczać. To jest taki najkrótszy wstęp do tego, czym się dzisiaj będziemy zajmować, a tematem, czyli tą właśnie teorią spiskową, w którą wszyscy wierzycie, o której chciałbym dzisiaj porozmawiać, jest tak zwane
Russiagate. Russiagate to jest no, taka właśnie afera rosyjska, która przez wiele lat ostatnich w Stanach Zjednoczonych funkcjonowała jako właściwie obowiązująca narracja, obowiązująca, to znaczy właśnie powtarzana, traktowana często jako oczywista, taka, do której odnosili się w sposób no, taki właściwie niezobowiązujący różni znani celebryci polityczni za oceanem. Ta Russiagate, najkrócej rzecz ujmując, to jest taka narracja, według której w 2016 roku Donald Trump został prezydentem USA dzięki Rosjanom, to znaczy, że to Rosjanie sfałszowali te wybory, wprowadzili tam swojego kandydata, którym jest Donald Trump, i dzięki temu uzyskali wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych, właściwie łamiąc suwerenność Stanów Zjednoczonych. Niektórzy politycy tamtejsi nazywali to największym atakiem na Amerykę w historii, co jest dosyć mocnym stwierdzeniem. No tym bardziej, że jak będę starał się was przekonywać, czy też jak wynika z moich dość obszernych, wydaje mi się, lektur na ten temat, jest to narracja właściwie całkowicie pozbawiona dowodów i, mówiąc w skrócie, wyssana z palca. Jak wyglądają zręby tej teorii, no to powiedzmy sobie w trzech punktach. Po pierwsze, Rosjanie mieliby zhakować dane DNC, czyli Democratic National Convention, czyli takiej no, jakby partii demokratycznej, struktur partii demokratycznej, żeby skompromitować tą partię w oczach opinii publicznej. To jest jeden zarzut. Drugi zarzut, który najpewniej znacie, to jest to, że w ogóle Trump jest albo rosyjskim kandydatem, albo rosyjskim agentem, ale w każdym razie ma jakieś szerokie powiązania z politykami rosyjskimi i zależy od nich. Z różnych względów się tak uważało. Niektórzy Rosjanie posiadają jakieś tak zwane kompromaty na Trumpa, czyli nagrania, gdzie on tam no, występuje w jakichś niezbyt obyczajowych formach, albo finansowe zależności łączą go z Rosjanami. Także tutaj to jest taki drugie pole tych zarzutów, czy też tych domniemań. No i trzeci, no to jest taki, że w ogóle Rosjanie wpłynęli na wynik wyborów, zmieniając masowo opinię Amerykanów na temat kandydatów w tych wyborach występujących. No i tutaj też różnie się to rozumie. No najczęściej chodzi o tak zwane rosyjskie boty, które miałyby dokonać masowej inwazji na amerykańską opinię publiczną, propsując, popierając i no jakoś tak wtłaczając ludziom do głów wartość kandydatury Trumpa i w ten sposób umieszczając go na fotelu prezydenta. No dobrze, no to są takie jakby podstawowe rzeczy, które składają się na to Russiagate. Od razu zaznaczę, że nie jestem w stanie, to wymaga zbyt wiele czasu, przedstawić wszystkich wątków tej sprawy. Ich jest bardzo wiele, one się składają na wiele różnych podhistorii, które w szczegółach są bardzo fascynujące, ale no to wymagałoby pewnie osobnego podcastu, który by się nazywał Russiagate albo jakoś tak, czy polityka amerykańska w skrócie, ale chciałbym kilka tych wątków jednak jakoś tak podkreślić i przybliżyć, żeby no właśnie się zastanowić, jak to działa, że wierzymy w coś, w co wierzyć może jednak nie powinniśmy, jakie są tego konsekwencje, jak to w ogóle przebiegało. Na początek chciałbym przytoczyć właśnie te takie oczywistości, prawda? Tutaj mamy między innymi takiego no bardzo prominentnego ekonomistę, Paul Krugman, prawda, noblista z ekonomii, który pisze: Donald Trump jest kandydatem syberyjskim. No to jest oczywiście nawiązanie do filmu Manchurian Candidate. To jest jeszcze przed wyborami, czyli lipiec 2016 roku, kiedy to się mniej więcej zaczęło. Bardzo wcześnie Paul Krugman nabrał przekonania, że mamy do czynienia z kandydatem rosyjskim. Tutaj mamy innego prominentnego autora, Jeffrey Goldberg, na łamach The Atlantic pisze, że to już oficjalne, prawda? Hillary Clinton startuje przeciwko Władimirowi Putinowi. No, już nawet nie chodzi o to, że
Trump jest kandydatem prorosyjskim w jakiś sposób, tylko że on jest w ogóle, to jest właściwie Władimir Putin. Nawiasem mówiąc, ciekawe, że w zacnych i szanowanych tytułach wciąż występuje autor taki jak Jeffrey Goldberg, bo nie wiem, czy państwo, czy wy wiecie, z czego Jeffrey Goldberg zasłynął. Otóż Jeffrey Goldberg swego czasu pisał artykuły łączące Saddama Husseina z Al-Kaidą i w ten sposób no, dość znacząco przekonując opinię publiczną do inwazji na Irak. Wszystkie te rewelacje przez niego ogłaszane okazały się kompletnie wyssane z palca, nieprawdziwe. I zresztą nawet logicznie rzecz biorąc, jeśli się jakoś tam zna te bliskowschodnie relacje, wiadomo, że Al-Kaida i Saddam Hussein to są zupełnie dwie różne rzeczywistości. No ale tutaj potrzeba chwili była taka, żeby wytłumaczyć Amerykanom, że Irak należy czym prędzej i jak najbardziej zdecydowanie najechać, więc Jeffrey Goldberg się na to świetnie przydał. Dzięki tym kompletnie wymyślonym rewelacjom mieliśmy wojnę, która kosztowała życie ponad miliona ludzi. Oczywiście nie Jeffrey Goldberg jest sam temu winien, no ale się oczywiście tutaj do chóru prowojennego chętnie zapisał. No i w nagrodę dzisiaj pisze o kolejnych ważnych rzeczach i przestrzega przed zagrożeniami swoich współobywateli. To tyle o Jeffrey'u Goldbergu. Oczywiście były też takie tytuły jak New York Times, który tutaj mam screen artykułu z stycznia 2017 roku, to jest taki jakby szczyt natężenia tego Russia Gate, tego przekonywania opinii publicznej, że Trump jest tak naprawdę rosyjskim agentem. Do tego jeszcze wrócę, bo to się wiąże z innymi raportami, o których będziemy mówić. Więc no mamy takie, tak to mniej więcej wyglądało. Oczywiście ja tu pokazuję bardzo skromny wycinek, bo to dzień i noc właściwie się powtarzało i to często bardzo wulgarny sposób, oskarżając Trumpa o zdradę narodową, o różne najgorsze rzeczy. I tutaj mamy tylko takie najbardziej, no już powiedzmy, eleganckie formy tego Russiagate. Wspomniałem, że nie będę w stanie opowiedzieć o wszystkim, czy nie będę w stanie wszystkich wątków tutaj przytoczyć, ale na pewno mogę polecić tekst, który no, chyba zbliża się do takiego osiągnięcia. Jest to tekst Jeffa Gerta ze stycznia zeszłego roku, opublikowany w takim piśmie branżowym, to się nazywa Columbia Journalism Review. I jest to bardzo długi, właściwie sześcioczęściowy tekst, w całości dostępny w internecie, będzie link w opisie naszego dzisiejszego odcinka, także dla chętnych polecam tą lekturę, tam wszystkie te wątki są opowiadane chronologicznie, wnikliwie. No rzeczywiście jest to taka praca bardzo, bardzo imponująca. I trochę z tego artykułu zaczerpnę, ale też nawiążę do różnych innych tytułów, żeby te wątki, które mnie najbardziej interesują, tutaj podkreślić. I Jeff Gerth zaczyna właściwie swoją opowieść od zaskakującej być może dla wielu z punktu widzenia tego Russiagate historii, a mianowicie takiej, że to Hillary Clinton mierzyła się na początku kampanii prezydenckiej w 2016 roku z zarzutami o przesadne związki z Rosjanami. No i tu wyszła książka, która stała się bestsellerem i ona opowiadała między innymi o lukratywnych wykładach, jakie w Moskwie wygłaszał Bill Clinton, o wpłatach na rzecz fundacji Clintonów dokonywanych przez Rosjan, także związki administracji Obamy z różnymi biznesami i takimi, no powiedzmy, instytucjami rosyjskimi. Natomiast oczywiście w tym jest także wykład Billa Clintona, za który płacił rosyjski bank objęty sankcjami.
Za co zdaje się Clintonowi dziękował osobiście Putin, także tutaj dość przyjazne były wzajemne interakcje. I w momencie, kiedy Trump ogłaszał swój start w wyborach, no, trzeba było coś z tym zarzutem, który spodziewano się Trump wykorzysta, no, zrobić, jakoś uwagę od tych związków Clinton z Rosjanami odwrócić. I chyba takim pierwszym momentem, kiedy Russiagate nabrało impetu, to jest rok 2016, właśnie lato, czerwiec-lipiec, kiedy tutaj czerwiec, tak, kiedy Washington Post napisał o tym, że DNC, czyli ten właśnie Komitet Partii Demokratycznej, został zhakowany, czyli system został zhakowany, że złamano zabezpieczenia tego systemu i że za tym stoją Rosjanie. Natomiast pojawił się wówczas rumuński haker, który miał pseudonim Guccifer 2.0, czyli taki elegancki Lucyfer, prawda? Lucyfer od Gucciego, który te dane wykradzione Partii Demokratycznej opublikował. No i pokazał przede wszystkim materiały dotyczące różnych, no, prób wyszukania brudów na Trumpa, ale później też udostępnił informacje na temat samej Hillary Clinton i jej działalności. Zaraz później miała się odbyć, czyli w lipcu, miała się odbyć konwencja Partii Demokratycznej i, no, rzekomo, znaczy ze zrozumiałych względów, ona przyciągała duże zainteresowanie mediów, zwłaszcza że to się wszystko dokonywało, no, właśnie w taki sposób, no, skandalizujący ze względu na te przecieki. W tych przeciekach była też informacja o tym, że Partia Demokratyczna działa na niekorzyść Bernie Sandersa w prawyborach, tak? Czyli łamie zasady organizacji prawyborów i tak naprawdę sprzyja jednemu z kandydatów i działa na jego rzecz, zamiast po prostu neutralnie organizować ten wyścig. I tutaj jest ciekawa informacja u Gerta, że właśnie 24 lipca Robbie Hook, czyli menadżer kampanii Hillary Clinton, powiedział CNN i ABC, że Trump stał się prorosyjski i że ten hack, że to hakowanie systemu Partii Demokratycznej odbyło się dzięki, znaczy, że dokonali tego Rosjanie po to, żeby pomóc Trumpowi, i powołał się na ekspertów. To jest jeden z takich doskonałych momentów, kiedy powinna nam się zapalać czerwona lampka, kiedy ktoś, jakiś polityk wychodzi i mówi, że no, mam pewne informacje, prawda, ale niestety nie mogę powiedzieć skąd, ale one odciążają drugą stronę. To jest świetna technika, zawsze się sprawdza. Natomiast, no, następną taką istotną rzeczą, no, to są tak zwane e-maile Johna Podesty, czyli jednego z, no, głównych przewodniczącego kampanii wyborczej Clinton, którego to maile opublikowała organizacja WikiLeaks, kierowana przez Juliana Assange'a. No i to już w sposób bardzo głęboki kompromitowało działalność Partii Demokratycznej i pokazywało, że, no, działa ona na korzyść Clinton, że te prawybory Hillary Clinton przeciwko Sandersowi nie są uczciwe i że mamy tutaj do czynienia po prostu z fałszowaniem wyników. No ale to oczywiście musiało wywołać dodatkowe oburzenie i dodatkową chęć czy konieczność reakcji. W związku z tym szybko pojawiały się rewelacje. Tutaj oczywiście
prasa amerykańska wyszła temu naprzeciw, że GRU, czyli rosyjski wywiad, stoi za tym zhakowaniem systemu. Co ciekawe, i do tego jeszcze wrócimy, w tych różnych rewelacjach powoływano się na raport prywatnej grupy takiej zajmującej się bezpieczeństwem wywiadowczej, której kariera też pokaże, za chwilę do tego będziemy przechodzić, jak głęboko niewiarygodna jest cała ta opowieść. Znaczy, jak wiele można je zarzucić, tak? No bo oczywiście zawsze mogą się znaleźć jakieś dodatkowe dowody i okaże się, że coś w tym jest. Jak dotąd chyba jednak ich nie ma. No właśnie, i tutaj chyba czas przejść do tej sytuacji zhakowania systemu Partii Demokratycznej. To znaczy, chodzi o to, że ktoś się przełamał zabezpieczenia, włamał się na skrzynki Partii Demokratycznej i wykradł stamtąd dane, a następnie udostępnił je w sieci, że mieliby to być Rosjanie. I tutaj jest bardzo ciekawy taki artykuł na stronie HackerNoon, autorstwa jednej z w ogóle ciekawszych, mam poczucie, komentatorek polityki międzynarodowej. Bardzo ona pisze takie eseistycznie mocne, dobrze uargumentowane i świetnie napisane teksty. Ona się nazywa Caitlin Johnston, jest Australijką i między innymi ma swoje konto na Substacku, blog i tak dalej, ale tutaj na łamach HackerNoon stworzyła coś, co się nazywa The Big Fat Compendium of Russiagate Debunkery, czyli takie no, grube dosie demaskujące całą tą opowieść i rzeczywiście tutaj korzystając z wielu takich open source'owych kont, ale też z po prostu pomocy ludzi, którzy przysyłali różne dokumenty, artykuły i dane, stworzyła takie kilkudziesięciopunktowe no, takie krok po kroku demontowanie tej narracji. I między innymi odnosi się tutaj właśnie do tego włamania się na skrzynki Partii Demokratycznej. Bo to, co jest ciekawe, to jest to, że żeby zbadać tą działalność hakerską, Partia Demokratyczna wynajęła prywatną firmę, która nazywa się CrowdStrike, opłaciła jej badanie, a następnie wszystkie agencje rządowe z FBI na czele bazowały już w swoim badaniu na raporcie CrowdStrike. Tak? Czyli mówimy o sytuacji, w której Partia Demokratyczna mówi, zhakowali nas Rosjanie, żebyśmy przegrali z Trumpem, a dowody są takie, że firma, której my zapłaciliśmy i którą wynajęliśmy, stworzyła dla nas raport, który pokazuje, że mamy rację. Tak mniej więcej to wygląda. Ale problem z tym CrowdStrike jest jeszcze dodatkowy, a mianowicie taki, że jak pisze Johnston, samo CrowdStrike jest powiązane z niejakim Dmitrijem Alperowiczem, jego szefem technicznym, który jest też, czy pełni funkcję senior fellow w think tanku amerykańskim działającym w Waszyngtonie, który nazywa się Atlantic Council, który jest takim bardzo znanym, neokonserwatywnym, antyrosyjskim, no i bardzo takim prowojennym think tankiem, który zajmuje się generalnie tworzeniem retorycznej takiej osłony dla zysków przemysłu militarnego. Natomiast oprócz tego, że jest, no ma taki profil ideologiczny, no to jest też bardzo powiązany z samą Hillary Clinton, której wręczał nagrodę Distinguished International Leadership Award w 2013 roku. No i też jest utrzymywany po części, finansowany z pieniędzy ukraińskiego miliardera Wiktora Pinczuka, który również jest darczyńcą
fundacji Clintonów. Więc wydaje mi się, że tutaj jest szereg problemów z wiarygodnością tego raportu, no bo nie jest on niezależny od politycznych wpływów, nie jest on też publiczny, czyli nie jest bezpośrednio jakąś agencją wywiadowczą, która zajmuje się badaniem takich spraw, ale jest po prostu firmą wynajętą przez jednego z zainteresowanych, tak, czy przez oskarżyciela w tym wypadku. I jest bardzo dziwne i niepokojące, że w ogóle ten raport był traktowany jako jakiś punkt odniesienia, prawda? Zwłaszcza dla agencji, które zostały w ten sposób no jakby ominięte. No dobrze, to jest jedna rzecz, która jest problemem. A jeszcze gwoli ciekawostki a propos Atlantic Council i różnych politycznych powiązań tego think tanku, to chciałbym wspomnieć, że jest również wątek polski, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, czy Wy wiecie, że przez wiele lat, 2013-2019, dyrektorem biura w waszyngtońskim think tanku był Michał Kobosko, dzisiaj prominentny działacz Polski 2050, także tutaj mamy zaczepienie w tej wielkiej polityce. mamy wyspecjalizowanych, wyrobionych polityków, którzy wiedzą gdzie jest, prawda, źródło wartości. No dobrze, ale to jest jedna z rzeczy. Tutaj jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, a mianowicie, że istnieje podejrzenie, że w ogóle to zhakowanie zostało sfabrykowane w Ukrainie. To przez te powiązania finansowe jest tutaj, odnoszę się do tekstu z pisma, z takiego portalu Counterpunch, bardzo ciekawego zresztą, który te powiązania również bada i jakoś je próbuje wyświetlić. To, co mnie interesuje jeszcze, to jest kwestia techniczna, to znaczy jak właściwie miałoby się to hakowanie systemu odbywać. I tutaj mamy też ciekawą informację, ja podaję ją za Consortium News, to jest bardzo, bardzo zacna strona, jeśli szukacie naprawdę niezależnego, poważnego dziennikarstwa, to Consortium News powinno być jakby w waszych ulubionych zakładkach, bo rzeczywiście jest tam dużo wartościowych treści, przede wszystkim właśnie nie uwiązanych różnymi wpływami biznesowo-politycznymi. I tutaj jest taki raport organizacji, która nazywa się VIPS, czyli Veteran Intelligence Professionals for Sanity, czyli profesjonalni weterani wywiadowczy na rzecz przytomności, chyba tak to, czy jakiegoś ogarnięcia się, że tak powiem. I ta grupa to są właśnie byli oficerowie różnych agencji i służb wywiadu, którzy po zakończeniu swojej kariery no, są komentatorami, czy dostarczają jakiejś wiedzy, sprawdzając również dzisiejsze standardy działania swoich organizacji. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe źródło do tego, żeby się o takich sprawach czegoś dowiedzieć, dlatego że no, po pierwsze to są ludzie, którzy się znają na swoim fachu, są profesjonalistami. Po drugie mają doświadczenie i znajomość tego, w jaki sposób agencje wywiadowcze są powiązane ze światem polityki, no bo sami funkcjonowali w tym otoczeniu. A po trzecie i chyba najważniejsze, nie są już na służbie, w związku z tym mogą pozwolić sobie na krytyczne spojrzenie, na odpowiedzialne też krytykowanie tych instytucji bez groźby no, bycia pociągniętym do odpowiedzialności. Tak? Wiadomo, że wewnętrzna spójność tych organizacji jest często ich jedną z ważniejszych funkcji, prawda? Więc wydaje mi się, że to jest ciekawe źródło. No i właśnie ta organizacja VIPS stworzyła taki raport, który następnie przesłała do Baracka Obamy zresztą wprost, o ile dobrze pamiętam, nie wiem czy nie, 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 to już jest do Trumpa, uwrażliwiając na właśnie wątpliwości związane z tym, z tą teorią zhakowanego serwera Partii Demokratycznej. Co oni stwierdzają? Oni stwierdzają, że właściwie mieliśmy do czynienia z dwoma przeciekami. To znaczy, że można wyróżnić dwa momenty, kiedy te dane z serwera zostały skradzione. Pierwszy miał miejsce w czerwcu 2016 roku. I było to
Nie, nie, przepraszam. To jest przed jeszcze ogłoszeniem przez Juliana Assange'a tego, że ma e-maile z Partii Demokratycznej i zamierza je opublikować. Natomiast drugi wyciek tych danych oni uznają za lekko późniejszy. Oni uważają za prawdopodobnie dokonany przez służby po to, żeby zatrzeć ślady. To znaczy, żeby można było później opublikować czy dowieść tego, że ten hak, czy, to znaczy ten wyciek jest efektem pracy służb rosyjskich. WIPS, weterani przekonują, że dzisiejsza technologia wywiadowcza daje możliwość wytworzenia sztucznego tropu, to znaczy takiego tropu, w którym będziemy mieli zaznaczone pochodzenie tego przecieku w sposób fałszywy. To znaczy służby są w stanie w ten sposób falsyfikować źródło przecieku. Natomiast te dwa dowody, że są dwa przecieki, a nie jeden, no to jest oczywiście tylko poszlaka. Druga rzecz, która jest istotna, to coś, co oni badają, przedstawiając krok po kroku sekwencję wydarzeń, to jest to, że szybkość, z jaką rzekomo pobrano te dane, sprawia, że jest to prawie niemożliwe, właściwie oni to wykluczyli, bo przeprowadzili symulację, żeby można było to pobrać zdalnie. Tak? To znaczy przez internet nie można pobierać danych z taką prędkością. Oni sprawdzili, zdaje się, kilka adresów VPN, z których w różnych częściach świata, przybliżając się do Rosji i w związku z tym oddalając od Stanów Zjednoczonych, i to pokazywało, że ta szybkość stopniowo maleje. W związku z czym wyciągają wniosek, że był to przeciek polegający na tym, że ktoś po prostu zgrał dane z serwera na komputerze, to znaczy najprawdopodobniej miał po prostu jakiś pendrive, nie wiem, sticker albo coś w tym stylu i podłączając się bezpośrednio do serwera przegrał na ten dysk dane. To by uzasadniało szybkość, z jaką te dane się były przesyłane. I na tej podstawie oni też dowodzą, że no nie jest możliwe, żeby to zrobiono gdzieś spoza Stanów Zjednoczonych. Oni zresztą wskazują w ogóle na wschodnie wybrzeże jako źródło tego przecieku. Jest jeszcze jedna rzecz, którą oni podnoszą, mając, jak rozumiem, świadomość tego, w jaki sposób działają dzisiaj służby. To znaczy, że NSA, czyli National Security Agency, to słynne, które podsłuchuje cały świat, co wiemy dzięki Edwardowi Snowdenowi, ma dziś technologię, która pozwalałaby bez wątpienia zlokalizować, skąd ktoś pobrał tak istotne dane. Tak? To znaczy, że jeśli jest dowód, że dajmy na to służby rosyjskie pobrały te dane z serwera w wyniku zhakowania systemu, to NSA ma na to dowód, więc może go po prostu ujawnić i w ten sposób bez żadnej wątpliwości dowieść, że to się stało, a NSA niczego takiego nie przeprowadziło. W związku z tym no, sugeruje to, że tego dowodów po prostu nie ma. Jest dużo szumu, jest dużo oskarżeń, prawda? Jest dużo no, jakby powtarzania pewnych plotek czy zasłyszanych rzeczy. Natomiast no, tego dowodu brakuje. A ten dowód, gdyby istniał, byłby na pewno do wykorzystania. Więc wydaje mi się, że ta kwestia zhakowania systemu jest dosyć niewiarygodna. Oczywiście jest cały wątek oskarżania samego Juliana Assange'a, że on Rosjanom, że to Rosjanie mu pomogli, no ale w świetle tych ustaleń jest to również niedorzeczne, ponieważ po prostu to nie Rosjanie wykradli. Prawdopodobnie zrobił to jakiś pracownik Partii Demokratycznej, który być może obserwował na żywo, w jaki sposób te no, dziwne techniki i praktyki fałszowania praw wyborów przebiegają i chciał to jakoś zdemaskować. Inna rzecz, o której czytałem, no to jest to, że John Podesta, czyli ten szef kampanii Hillary Clinton, miał bardzo proste hasła, to znaczy takie hasła
prawda, ala Makota i tak dalej, więc być może jakiś samozwańczy haker mógł coś takiego po prostu wykraść. Może był to Guccifer 2.0, może nie, nie wiem. Przejdźmy może w związku z tym do następnego bloku problemowego. Może zanim to zrobimy, to ja bardzo poproszę Was o wciśnięcie przycisku like, o subskrybowanie naszego kanału, żebyśmy się już lepiej komunikowali od tej pory. No i oczywiście dla tych, którzy chcą coś na ten temat powiedzieć, to zachęcamy do dyskutowania. Jest też możliwość wsparcia nas na naszym koncie na Patronite. Tutaj pokażę, o, jest takie konto patronite.pl/innyświat. W jednym z progów mamy dodatkowe, specjalne tylko dla patronów i patronek przeznaczone odcinki, między innymi właśnie lektury, więc zachęcam tych, którzy chcieliby się jeszcze więcej dowiedzieć i jeszcze bliżej z nami wiedzą wymieniać. No dobrze, to tyle. I teraz bym przeszedł do wątku drugiego, a mianowicie oskarżeń Trumpa o sprzyjanie Rosjanom, czy też no, takie generalnie narracji, że Trump to jest po prostu no, jakaś figura wymyślona przez Rosjan. To niektórzy twierdzą, że w ogóle w 2011 roku oni go jakoś tam zwerbowali, no co jest dosyć zabawne, bo wydaje mi się, że szczerze powiedziawszy, Donald Trump w ogóle nie chciał być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Cała ta kampania była po to, żeby wzrosła popularność jego biznesów, więc są takie teorie, moim zdaniem dosyć przekonujące, że Trump był dosyć zszokowany swoją wygraną i niespecjalnie nią zachwycony w ogóle na początku. A pomysł, że on już w 2011 był szykowany na prezydenta, jest właśnie teorią spiskową. Znaczy, nie ma na to specjalnie dowodów, no to można równie dobrze powiedzieć, że on od urodzenia był ćwiczony na to, żeby, prawda, żeby pomóc Rosjanom sfałszować wybory w 2016 roku. No ale te zarzuty się pojawiały, więc spróbujmy się do nich odnieść. Wracam do artykułu Jeffa Gerta z Columbia Journalism Review, który pisze o takiej organizacji, która powstała bardzo szybko, jeszcze w 2016 roku, która nazywa się Fusion GPS i której szefem był niejaki Christopher Steele, były oficer wywiadu MI6, czyli brytyjskiego wywiadu. I ta firma Fusion GPS nawiązała z nią kontakt Partia Demokratyczna i kampania Clinton po to, żeby ta organizacja zbierała informacje na temat Donalda Trumpa. A następnie w wyniku tej pracy powstało coś, co się nazywało Steele Dossier, czyli właśnie takie dossier Christophera Steele'a, w którym rzekomo zgromadzono dowody na to, że Donald Trump był agentem, czy też był figurą rosyjską wykorzystywaną do przejęcia władzy w Ameryce. I tutaj Gerth opisuje, w jaki sposób Fusion kontaktowało się z reporterami różnych no, najbardziej znanych tytułów prasowych, tak? Takich jak ABC, to jest telewizja, Wall Street Journal, Yahoo, Washington Post, Slate, agencje Reutersa i New York Times. Tak? To są właśnie takie przepływy, w których, proszę zwróćcie uwagę, bo to, prawda, to jest taka informacja, która może nas... może szybko przemknąć, ale mamy do czynienia z sytuacją, w której jedna z partii wynajmuje prywatną firmę powiązaną z obcym wywiadem, nawiasem mówiąc, tak? Mówimy o tym, że Rosjanie tutaj, GRU i tak dalej, natomiast wynajmujemy człowieka z przeszłością w MI6 do tego, żeby tworzył dosję, a następnie udostępniał treści tego dosję czasopismom, gazetom i portalom lub telewizjom, żeby one rozpropagowały, prawda, całą narrację na temat tego, że Trump jest tak naprawdę rosyjskim szpionem. Wydaje mi się to
bardzo dalekie od standardów niezależnej prasy i demokratycznej opinii publicznej, no ale to jest moje zdanie być może tylko. Tak czy inaczej, tego rodzaju kontakty intensywne były. To, co ciekawe, to i tutaj znowu Jeff Gerth na to wskazuje, między innymi Yahoo napisało taki właśnie tekst, który się na tym dossier gdzieś tam opierał i bardzo szybko kampania Hillary Clinton sama rzekomo reagowała na te rewelacje, nie znając ich wcześniej, jak ona, tutaj cytuję, bombshell report, tak, przełomowy, wybuchowy wręcz artykuł, w którym no właśnie są porażające wiadomości na temat Donalda Trumpa. Ale jak pisze Gerth, w rzeczywistości kampania, prawda, promowała przez te tytuły prasowe historię, którą sama stworzyła. Tak, to znaczy, to jest moim zdaniem w ogóle modelowy przykład wykorzystywania prasy do celów propagandowych. Tak? To znaczy, tworzymy pewną rzeczywistość, jakiegoś takiego informatora, potem mówimy gazetom, żeby tego informatora sobie wzięły jako źródło wiedzy, a następnie mówimy, a jak doniosło Yahoo, mamy tutaj takie rewelacje, prawda? Koło się zamyka. Ale to, co jest ciekawe, to że autor tego artykułu zaczął powoli wycofywać się ze swoich twierdzeń. Tak? I w wywiadzie w 2022 roku, który, jak rozumiem, Jeff Gerth, przygotowując swój tekst z nim, przeprowadził, no, prawda, odniósł się do wcześniejszych opisów tego dossier Christophera Steela jako historia z trzeciej ręki i tak, tutaj jest w retrospekcji, nie dałbym mu wiary, nie dałbym mu tyle, nie obdarzyłbym tego raportu takim zaufaniem. Także to jest ciekawe, że te właśnie przełomowe raporty dzisiaj są no, jakoś wycofywane przez samych autorów. Co ciekawe, tutaj mamy następny slajd. Gerth pisze też o tym, że sam Christopher Steele zaczął wycofywać się, a w każdym razie umniejszać wartość własnego raportu. To jest jeszcze informacja o tym, że Steele odmówił potwierdzania danych tego raportu, ale potem w odpowiedzi na moje pytania napisał, że no, to są takie ustne briefingi, prawda, raczej niż skończony produkt czy skończony raport wywiadowczy, czyli to są takie no, jakby luźne myśli, wstępne uwagi, nie należy do nich przywiązywać aż tak zero-jedynkowej wagi. Innymi słowy, nie należy tego traktować jako dowodu na cokolwiek. No chociaż sam stwierdza później, prawda, że wartość tego dossier jest moim zdaniem w porządku. Nie wiem, czy to się utrzyma na dłużej, to przekonanie. Co ciekawe, nawet Bob Woodward, czyli autor książki przeciwko prezydenturze Donalda Trumpa, prawda? Takiego no bardzo jednoznacznego i zaciętego krytyka Donalda Trumpa, nawet Bob Woodward stwierdził, że to dossier Christophera Steela to jest, jak tutaj można przeczytać, garbage document, czyli w ogóle śmieci, i że nigdy nie należało się w ogóle opierać na tym w żaden sposób. I że dziwiło go też to, że reporterzy byli tak mało zainteresowani weryfikowaniem tych danych, to znaczy dosyć naiwnie i bezkrytycznie po prostu przepisywali te informacje, uznając je za wiarygodne, chociaż one wiarygodne jego zdaniem w ogóle nie były. I to jest też, wydaje mi się, bardzo ciekawe, dlatego że to pokazuje, że po raz kolejny mamy do czynienia z konfabulacją. Tak? To znaczy, tak jak wyciek danych z serwera Partii Demokratycznej miała badać właściwie sama Partia Demokratyczna, tak następnie podstawą większości rewelacji na temat Trumpa
no, było coś, co po prostu jest no, wyszukiwaniem różnych brudów i kompromitacji przeciwko kontrkandydatowi, tak? Czyli to jest taka robota właściwie kampanijna, która nagle urosła do rangi obiektywnego raportu czy dossier opartego na jakichś ustaleniach faktycznych. Jest oczywiście jeszcze trzeci wątek i ten trzeci wątek dotyczy tych botów, prawda? To znaczy przekonania, że Rosjanie za pomocą armii sztucznych kont w mediach społecznościowych byli w stanie masowo wpływać na przekonania Amerykanów, no i w związku z tym odwrócić wyniki wyborów na rzecz Donalda Trumpa, czyli swojego kandydata. No i tutaj niestety też ta opowieść nie do końca się utrzymuje, ponieważ jak pokazuje między innymi portal The Intercept, już tego źródła żeśmy się chwytali w poprzednich lekturach, ale tutaj po raz kolejny, jest badanie uniwersyteckie przeprowadzone na Uniwersytecie Nowojorskim, które dowodzi, że, uwaga, tutaj jest napisane, że przełomowe badanie New York University pokazuje, że nie ma dowodów na to, jakoby rosyjskie konta na Twitterze miały jakikolwiek znaczący skutek. I cytat z tego badania. Pokazujemy po pierwsze, że ekspozycja na rosyjską dezinformację, czy też na te konta rosyjskie, była bardzo ograniczona i że tylko 1% użytkowników odpowiada za 70% tej komunikacji. Tak? Czyli 70% treści promowanych przez rosyjskie boty odczytywał tylko 1% odbiorców. Tak? Czyli bardzo, bardzo skromna liczba ludzi. Po drugie, to byli w większości bardzo ściśle zidentyfikowani wyborcy i tak z republikanami, czyli tacy, którzy i tak by głosowali prawdopodobnie na Trumpa. Nie ma tutaj mowy o tym, że jacyś fani Hillary Clinton zostali no, jakoś podstępnie zmanipulowani i odmienieni w swoich przekonaniach. I po trzecie, też istotne, że ta ekspozycja na wpływy rosyjskie została przyćmiona przez treści lokalne, tak? Czyli tak naprawdę większość tych odbiorców, którzy konsumowali dane z rosyjskich kont, tak naprawdę większość informacji czerpali i tak ze źródeł lokalnych, tak? Czyli jak podkreślają twórcy tego badania, nie znajdujemy dowodów na znaczącą relację między ekspozycją na tą kampanię wpływu kont rosyjskich a zmianami w po prostu głosowaniu i popieraniu konkretnego kandydata. Tak? Czyli ta historia o tym, że masowo odmieniono przekonania Amerykanów, też się nie trzyma kupy, jest na to dowód w postaci badań naukowych Uniwersytetu Nowojorskiego. I to są te trzy wątki, które chciałem przede wszystkim omówić. Jest jeszcze wiele historii, że Donald Trump, jego asystenci spotykali się w hotelu z rosyjskimi jakimiś biznesmenami, prawda? Potem się okazało, że no tak, ale Christopher Steele też się spotykał z tymi ludźmi, więc nie jest to dowód na żadne konspirowanie. Wydaje mi się, że ta cała Russiagate wytworzyła klimat, w którym właściwie każdy, kto ma jakiekolwiek związki z czymkolwiek rosyjskim, jest podejrzewany o spiskowanie i o bycie agentem, co jest w ogóle bardzo niezdrowe, uważam, dla debaty publicznej, ale chciałbym jeszcze wspomnieć o dwóch rzeczach, a mianowicie te mainstreamowe tytuły prasowe wytworzyły też wielkie oczekiwanie, że raport Roberta Millera, który jest też zasłużonym propagandzistą, bo on przecież przekonywał swego czasu Senat do tego, że Saddam Hussein po
siada broń masowego rażenia, na podstawie tego również raportu wywołano wojnę w Iraku, podobnie jak tych rewelacji Jeffrey'a Goldberga o powiązaniu Husseina z Al-Kaidą. Także no nie jest to człowiek, który jest specjalnie wiarygodny, no ale urósł do takiej roli człowieka, który właśnie ze swoim teamem wielomiesięczne czy wieloletnie badania będzie w stanie przeprowadzić na tyle rzetelnie, że w ostatecznym już swoim osądzie udowodni, że Donald Trump tym agentem był. Raport Millera jest moim zdaniem absolutnie kompromitujący dla Russiagate i pokazuje, że nic absolutnie Miller nie znalazł. Zresztą był przesłuchiwany przed Senatem, dość mocno się tam kompromitował, media były bardzo rozczarowane, bo no, nie znaleziono odpowiednich dowodów na te spiskowanie Donalda Trumpa z Rosjanami, ale wiele lat później, to znaczy w 2023 roku, pojawił się jeszcze jeden raport niejakiego Johna Durama, który badał w autokrytycznym, że tak powiem, geście sposób przeprowadzania dochodzenia przez FBI na temat powiązań Trumpa z Rosją. I ten raport, dość, jak wspomniałem, późno upubliczniony, no pokazuje, że to dochodzenie zawierało szereg bardzo poważnych nieścisłości, albo wręcz sugeruje, że miało ono charakter polityczny, a nie merytoryczny. I między innymi pokazuje, że FBI uległo czemuś, co się nazywa confirmation bias, tak? Czyli po prostu była założona teza i trzeba było dostosować różne odkrycia do tego, żeby tę tezę potwierdzić raczej niż sfalsyfikować, że wielokrotnie ignorowało, minimalizowało albo racjonalizowało dowody, które miały podważyć to wstępne przekonanie, że istnieje coś takiego jak konspiracja czy jakaś tajna współpraca Trumpa z rosyjskim wywiadem, i że no, te punkty wyjścia całego tego dochodzenia nie były oparte na rzetelnych danych. Ten raport stwierdza też, że inspektorzy nie potwierdzili ani jednego zarzutu, który znalazł się w dossier Christophera Steela. A i tak byli skłonni do założenia podsłuchów, między innymi Carter Page, czyli osoba, która pracowała z Trumpem i działała w ramach jego kampanii, była objęta podsłuchem, tak? Czyli można powiedzieć, że to jest też bardzo dziwna sytuacja, w której FBI zakłada podsłuch w jednej kampanii, tak? W jednej organizacji w trakcie wyborów, na podstawie raportu, który stworzyła druga strona, tak? I który nie został potwierdzony. To jest bardzo cienki grunt i cienkie podstawy takiego działania. Ale to, co jest ciekawe, chciałbym to tutaj zaznaczyć, bo odwołuję się do tekstu z tak, Associated Press, czyli znowu bardzo poważnego źródła. I to źródło w 2013 roku, pisząc o raporcie, który demaskuje tę narrację Russiagate, pisze, że tak, referując raport Durama, że nie znaleziono tych dowodów, że całe to badanie FBI było oparte na po prostu deklaracji jednego współpracownika, że miał jakieś dowody na Trumpa, ale mamy tutaj zdanie, że przecież wtedy było już wiadome, że Rosjanie zhakowali e-maile partii demokratycznej, a Trump nawet wzywał Moskwę do tego, żeby przyjrzała się tym różnym danym
e-mailowym w kampanii Clinton, tak? No to są jednak rzeczy dosyć niesamowite, że w 2023 roku po wszystkich tych falsyfikacjach cały czas funkcjonuje to jako, prawda, coś, co dobrze wiadomo. Coś, co no przecież już wtedy wiadomo było, coś, czego, na co nie ma dowodów. I to się tak przemyca, prawda, w zdaniu, które no jest krytyczne i w ogóle tego, prawda, sprawdzamy, ale no przecież wszyscy wiedzą, że. To mi się wydaje szalenie charakterystyczne i bardzo też krytycznie do tego podchodzę. I wydaje mi się, że też w ten sposób tego rodzaju teorie spiskowe w mainstreamie funkcjonują. To znaczy, że nie ma możliwości zdemaskowania tego do końca, ponieważ i tak to będzie cały czas w obiegu, i tak będzie się powtarzać, i tak będzie chodziło jako coś, co jest właściwie potwierdzone, oczywiste i sprawdzone. I jeszcze jeden tekst, który zwrócił moją uwagę w tym, w kontekście tego Russiagate, to jest tekst na stronie takiego niezależnego teraz outletu dziennikarskiego Racket News. Polecam to, ale też zaznaczam, że to jest płatne na Substacku. Robi to Matt Taibbi, czyli no moim zdaniem jeden z naprawdę najważniejszych dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych. Tutaj jest tekst, który napisał z dwoma innymi, wśród nich Michael Schellenberger, który jest też moim zdaniem wspaniałym, interesującym dziennikarzem, naprawdę wnikliwym i niezależnym, więc bardzo polecam to Racket News. Oni napisali o jeszcze jednej kwestii, to znaczy na początku 2017 roku, czyli właśnie w styczniu, to już wspomniałem, to jest ten moment, kiedy właśnie New York Times publikuje takie najważniejsze doniesienia na temat tego, że Trump jest agentem rosyjskim, i wtedy zaczyna się też badanie no, przez służby. Tylko że służby nie badają tego w sposób zwyczajowy, to znaczy nie mamy do czynienia ze śledztwem jednej agencji wywiadowczej, tylko szef CIA, czyli ówczesny, czyli John Brennan, powołuje różnych ludzi z różnych agencji do takiego teamu, który ma dokonywać tego opracowania. I ostatecznie dochodzi do no, szeregu różnych przekłamań, co dzisiaj autorzy z Racket News właśnie opisują. I chodzi o raport, który dotyczy raport czegoś, co się nazywa House Permanent Select Committee on Intelligence, HPSCI, który bada rzetelność tamtego raportu z 2017 roku powołanej przez Brennana, czyli szefa CIA grupy. I stwierdza, to jest doniesienie anonimowe, więc no, musimy wierzyć na słowo, że tam po prostu preparowano dowody. I co więcej, te dowody, które wtedy, jak twierdzą inspektorzy z tego HPSCI, to nie chodzi o to, że fałszowano dowody, sugerując, że Trump jest powiązany z Rosją, ale też odwracając uwagę od tego, że administracja rosyjska, Putin, nie sprzyjali Donaldowi Trumpowi, a wręcz przeciwnie, byli przekonani, że dla nich lepsze jest zwycięstwo Hillary Clinton, bo Hillary Clinton jest im znana, jest przewidywalna, jest przez nich już wielokrotnie, że tak powiem, sprawdzona w boju, bo mieli z nią różne kontakty i wymiany. I również to, tak, ten kierunek powiązań został przez Tim Brennana po prostu ukryty. Ci badacze z HPSCI mówią też, że bardzo wiele tych doniesień na temat powiązań Trumpa z Rosjanami było no, bardzo mało wiarygodne, nie trzymało się kupy, nie były to dowody, którym
w normalnych warunkach w ogóle dano by wiarę. Natomiast z drugiej strony bardzo chętnie przyjmowano je jako tropy do konstruowania szerszej opowieści. I tutaj jest konkluzja, że kiedy głębiej się w te dowody wniknie, no to można stwierdzić, jak tutaj mówią, bez wątpliwości, że wszystkie te dowody przeczą konkluzji, jakoby Rosja wspierała Trumpa. Tak? Czyli mamy do czynienia wręcz z ich zdaniem z wysokim stopniem prawdopodobieństwa, czy wręcz prawie pewności, że te powiązania po prostu nie istnieją. Oczywiście to ISA, czyli ta właśnie organizacja, którą wtedy zarządzał John Brennan, to się nazywa Intelligence Community Assessment, to też jest ciekawe, bo assessment no to jest takie właściwie no, stwierdzenie, przekonanie, no, nawet nie wiadomo jaki jest status tego badania, ale jest tutaj informacja, że tak naprawdę całe to działanie tej ISA miało na celu skompromitowanie kandydata, który w oczach służb był nie do końca wiarygodny. Tak. To jest, wydaje mi się, dosyć przekonujące. Wiadomo, że Donald Trump jest postacią ekscentryczną. Jego główną wadą nawet nie jest to, jakie ma przekonania, nie wiem, światopoglądowe, polityczne, czy jakiekolwiek inne, bo naprawdę w Waszyngtonie nie takie rzeczy widziano, tylko że jest osobą spoza tego układu, tak? Czy jest jakoś tam po prostu nieprzewidywalny i jakoś tam z tymi wszystkimi instytucjami i z tymi grupami interesów powiązany w sposób luźny, może zrobić rzeczy, na które oni nie są gotowi i dlatego chciano po prostu tego kandydata, czy też później prezydenta, jak najszybciej postawić pod ścianą i wywrzeć na niego odpowiedni wpływ, żeby on no, nie podejmował decyzji, które im się nie będą podobały. Co ciekawe, te źródła, na które powołuje się Racket News, mówią, że są co najmniej kilka, jest co najmniej kilka momentów, w których można wprost pokazać, że w ramach tego organizowanego przez Johna Brennana badania po prostu zmieniano status pewnych dowodów. To znaczy dowody o bardzo niskiej wartości oceniano wysoko, a następnie ręcznie dobierano te z dowodów, które zebrano, żeby tę narrację uspójnić. To znaczy, że wszystkie rzeczy, które tej narracji jakoś przeczyły, były po prostu eliminowane albo obniżano ich wartość dowodową. I co ciekawe też, to jest chyba jeszcze mocniejsze, to jest to, że właściwie w całym tym ICA, czyli to Intelligence Community Assessment, no dokonano jakby złamania procedury, tak? Dlatego że jeśli Donald Trump współpracował z GRU, tak, czyli wywiadem rosyjskim, no to istnieje specjalna agencja rządowa, która się zajmuje właśnie GRU i działaniem wywiadów rosyjskich, czy rozumiem w ogóle obcych, to się nazywa Defense Intelligence Agency, DEA, która nie została powołana do tego, żeby zbadać te wpływy, to znaczy stworzono jakąś całkiem nową grupę ludzi, którzy nie mają właściwie swojej jednoznacznej instytucjonalnej afiliacji, znaczy oni są z różnych agencji, ale ta grupa nie ma jakby oficjalnego statusu, po to, żeby wytworzyć dowody na temat powiązań Trumpa z Rosją. I to jest też bardzo niepokojące, bo to właściwie tak jak ręcznie dobierało się dowody, tak ręcznie dobierało się ludzi z agencji, którzy będą te dowody jakoś potwierdzali. Jest tu też mowa o tym, cytowany jest Jack Matlock, czyli no, znany ambasador niegdyś amerykański w Moskwie, który po prostu mówił o tym, że wszystkie inne opinie w ramach tych badań były represjonowane, uciszane albo pomijane, w związku z tym to jest kolejny dowód, że to ICA po prostu jest dokumentem politycznym, a nie dokumentem wywiadowczym. Co ciekawe, John Brennan sam w swojej książce Undaunted opisuje
że obchodził w ramach jakby swojej pracy dyrektora NSA, czyli tego właśnie agencji, która zbiera informacje, Mike'a Rogersa, żeby no, nie musieć konfrontować się z danymi, które jakoś przeczyłyby jego hipotezą. No, to jest rzeczywiście dosyć niepokojące i dosyć szokujące, jak głęboko niepoważne są te zarzuty i jak bardzo sama konstrukcja tej narracji związana jest z zapotrzebowaniem politycznym. Ja bym jeszcze chciał na koniec przywołać słowa wspomnianego już tutaj Jeffa Gertha, prawda, który w tym długim, obszernym tekście na temat Russiagate na koniec formułuje takie wnioski i brzmi to stwierdzenie tak. Mój wniosek jest taki, że pierwotna misja dziennikarstwa, czyli informowanie opinii publicznej i kontrola silnych grup interesów została podkopana z powodu erozji dziennikarskich norm i braku transparentności w działaniach samych mediów. Jeden z tradycyjnych standardów dziennikarskich, których nie przestrzegano w pisaniu o związkach Trumpa z Rosją, jest informowanie o faktach, które przeczą dominującej narracji. W styczniu 2018 roku na przykład New York Times zignorował publicznie dostępny dokument pokazujący, że główny inspektor FBI po 10 miesiącach śledztwa na temat możliwych powiązań Trumpa z Rosją nie uważał, że cokolwiek udało się znaleźć. Wydaje mi się, że ta konkluzja powinna być trochę szersza, bo nie chodzi tu tylko o to, że media korporacyjne nie zdały egzaminu, bo to prawda, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Wydaje mi się, że o wiele większym problemem jest to, że właściwie cały establishment polityczny postanowił wziąć stronę jednej z kandydatek, a może nawet bardziej wziąć stronę przeciwko urzędującemu prezydentowi. Tak można myśleć o Trumpie, co się chce. Ja nie jestem wielkim fanem, w ogóle nie jestem fanem, szczerze powiem, ale, no, ale jest to wybrany przez demokratyczne głosowanie kandydat i wydaje mi się, że jeśli wszystkie agencje zajmują się prokurowaniem materiałów przeciwko niemu i podtrzymywaniu opowieści, jakoby on był właśnie jakimś obcym agentem umieszczonym na fotelu prezydenckim przez obce państwo, no to mamy do czynienia z jakimś bardzo głębokim kryzysem, takim strukturalnym czy instytucjonalnym tego państwa, prawda? Jeśli taka historia w ogóle znajduje miejsce. I tutaj chyba dochodzimy do czegoś na kształt konkluzji. Chciałbym jeszcze w ramach właśnie takiego dzielenia się materiałami pokazać wam chwilę takiego filmu na YouTubie, 3-minutowego, w którym są wycinki z różnych wystąpień telewizyjnych polityków, pracowników agencji wywiadowczych, którzy odnoszą się do tych rewelacji na temat Trumpa i co ciekawe, zaprzeczają im. Tak? To znaczy media korporacyjne tworzą bardzo dziwne środowisko, w którym właściwie za każdym razem, kiedy wprost zada się pytanie, czy te zarzuty mają sens, odpowiedź brzmi nie. Ale następnie, jak widzieliśmy tutaj na przykładzie Associated Press, i tak będą do nich wracać, i tak będą powtarzać je jako coś, czego rzekomo dowiedziono. To mi się wydaje rzeczywiście niesamowicie charakterystyczne, no ale też pokazuje, że to jest głuchy telefon trochę, tak? Znaczy, że tutaj jakby nie ma możliwości przebić się z niczym, co jest no, jakąś rzetelną analizą, czy jakimś rzetelnym wnioskiem. Okej, to tutaj jest ten kawałek. Może ja powinienem... O... between members of the Trump campaign and the Russians. There was no evidence of that included in our report. I understand that, but does it exist? Not to my knowledge. You say no, not to my knowledge. Is that still accurate? It is. Do you have evidence that there was in fact collusion between Trump associates and Russia during the campaign? Not at this time. Nie tym razem. Odpowiedź according to you now, you said not at this
time? Has anything changed since we spoke last? Well, no, it hasn't. Do you believe there's been collusion between the Trump campaign and Russia from what you know? So I don't know. We certainly don't have a smoking gun. I don't see any evidence of collusion. Do you? No. Have you seen anything that suggests any collusion between the Russians and the Trump campaign? Well, there's an awful lot of smoke there, let's put it that way. People that might have said they were involved, to what extent they were involved, to what extent... To jest moim zdaniem świetne, bo często w tych dyskusjach politycznych mówi się o dowodzie jako o czymś, co nazywa się smoking gun, tak? Czyli no, właściwie chodzi o złapanie kogoś na gorącym uczynku, kiedy no, jeszcze dymi pistolet, z którego wystrzelono. A tutaj Joe Manchin, czyli taki no, bardzo prokorporacyjny demokrata, mówi, no nie mamy tego dymiącego pistoletu, ale mamy bardzo dużo dymu. Więc to jest chyba świetne podsumowanie tego, jak silne oparcie w faktach ma Russiagate. Jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, jakie wynikają z tego konsekwencje, tak? Bo nie mówię o tym po to, żeby się tylko śmiać z tych rewelacji, chociaż należy, ale po to, żeby pokazać, jak poważne konsekwencje wynikają z tego rodzaju posunięci, z tego rodzaju polityki. Po pierwsze, wydaje mi się, że to Russiagate było bardzo potężną bronią, której użyto po to, żeby wymusić na Trumpie politykę antyrosyjską. Tak? To znaczy, po pierwsze, przekonano opinię publiczną do tego, że on ma jakieś powiązania, że jest niesamodzielny, że jest może sterowalny przez Rosjan. W związku z tym on musiał cały czas udowadniać, że nie jest putinowskim agentem. Efekty tego są bardzo konkretne, między innymi związane z Ukrainą. Tak? To znaczy w 2017 roku Trump po wielu latach wstrzemięźliwości administracji Baracka Obamy postanowił wysłać na Ukrainę broń. Wcześniej Stany Zjednoczone tego nie robiły z różnych względów, o których dzisiaj nie będę mówił, bo to wymagałoby osobnego odcinka, ale zdecydowanie byli przeciwni temu, żeby wysyłać tam broń w toczącym się w Donbasie konflikcie. A w 2019 roku Stany Zjednoczone, czyli za kadencji Trumpa, Stany Zjednoczone jednostronnie wycofały się z bardzo ważnego porozumienia z Rosjanami na temat ograniczenia rakiet średniego zasięgu, głównie z głowicami nuklearnymi, no co jest bardzo mocnym, eskalującym napięcie gestem. I wydaje mi się, że takiego gestu można było uniknąć, gdyby klimat wokół w ogóle polityki międzynarodowej, związków z Rosją, był trochę bardziej racjonalny i mniej oparty na właśnie takiej psychozie i polowaniu na czarownicę. Więc wydaje mi się, że to jest jedna kwestia. Druga rzecz, no to jest oczywiście w ogóle tworzenie tej antyrosyjskiej psychozy. Ja, mówiąc o antyrosyjskiej psychozie, nie mam na myśli krytykowania polityki rosyjskiej, krytykowania władz Rosji, czy krytykowania twierdzeń tych władz Rosji itd., itd., poczynań rosyjskiej państwowości w różnych kwestiach. To jest oczywiste, że należy to krytykować i należy to demaskować. Natomiast psychoza polega na tym, że właśnie nie mamy się właściwie skąd dowiedzieć, co jest prawdą, tak? No bo jeżeli wszyscy, jak w Polsce teraz, są agentami Putina i wszyscy właściwie mogą zostać oskarżeni o sprzyjanie Putinowi, no to znaczy, że my właściwie nie mamy od kogo się dowiedzieć, czy nie jesteśmy może też okłamywani przez naszych rządzących, tak? Czy na pewno to, co nam się mówi na temat Rosji, związków z Rosją, naszych informacji na ten temat jest prawdziwe, czy nie jest, prawda? No bo jeżeli nikt, kto będzie kwestionował oficjalną narrację, nie ustrzegnie się przed zarzutami o tą agenturalność, no to znaczy, że właściwie mamy wierzyć na słowo i w ciemno, prawda, przytakiwać temu, cokolwiek nasze władze na ten temat powiedzą. No tak trochę to wyglądało w, że tak powiem, największym natężeniu Russiagate i efekty są moim zdaniem dosyć opłakane. I to samo dotyczy również spraw dzisiejszych, gdzie po prostu dość radykalnie ogranicza się no, nasze swobody obywatelskie i nasz dostęp do rzetelnej informacji, przede wszystkim do różnych punktów widzenia, różnych argumentów, które mają rzekomo na nasze bezpieczeństwo bezpośrednio wpływać, prawda?
To jest druga rzecz. No i trzecia rzecz, to się wydaje mi też związane i to na pewno widać w źródłach Russiagate, to znaczy po prostu odwrócenie naszej uwagi od kwestii politycznych. Moim zdaniem, to jest mój prywatny wniosek z tych lektur, o których wspomniałem i różnych innych, o których dzisiaj oczywiście nie mogłem wspomnieć, to jest to, że zwycięstwo Donalda Trumpa było wielkim szokiem dla całego politycznego establishmentu, na pewno w Stanach i też na całym świecie, prawda? Nikt się tego nie spodziewał. Jest to kandydat całkowicie nieprzygotowany do pełnienia tej funkcji, bardzo późno w ogóle wysunięty, nikt nie wiedział, co się będzie z tym działo. No, przede wszystkim jest to klęska i to dosyć kompromitująca klęska polityczki bardzo doświadczonej i z wieloletnim stażem, czyli Hillary Clinton, która po prostu chyba nie była w stanie zaakceptować faktu, że przegrała z facetem, który całe życie zajmował się tanią rozrywką i prawda, wydatkowaniem swojego majątku i po prostu całe to przedsięwzięcie miało na celu odwrócenie uwagi od faktu, że ona te wybory przegrała, a ona te wybory przegrała również dlatego, że nie miała Amerykanom nic do zaproponowania, że jest twarzą, czy była twarzą systemu, który doprowadził Amerykanów do takiego poziomu desperacji, że byli w stanie zagłosować na, jak to się mówi, orange man, czyli na kogokolwiek, kto był antysystemowy i kto prezentował się jako jakaś wobec tego systemu alternatywa. Oczywiście tą alternatywą ostatecznie się nie stał i wydaje mi się, że najciekawsze jest też to, że najmniej krytykuje się Trumpa za to, co robił, właściwie idąc w sukurs oczekiwaniom tego establishmentu. No, a krytykowano go przede wszystkim za to, że jest dość brzydką twarzą systemu, który normalnie jest ukryty właśnie pod tymi rzetelnymi, pełnymi autorytetu maskami, których uosobieniem w jakimś sensie symbolem jest właśnie Hillary Clinton. No dobrze, to chyba jest tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Śledźcie nasze następne poczynania i bardzo Was proszę po raz kolejny o to, żebyście zostawili lajka na dole, może komentowali, jeśli macie na to ochotę. Subskrybujcie nasz kanał, wtedy będzie nas więcej i będzie można jakoś zwiększać tą grupę ludzi, którzy są zainteresowani dyskusją, a nie paranoją. Jeśli podoba Wam się nasza działalność, to też zachęcam do sprawdzenia naszej strony na patronite.pl/innyświat. Tam są różne progi, w ramach których możecie nas wesprzeć. My będziemy się rewanżowali różnymi dodatkowymi materiałami i dodatkowymi informacjami. Zachęcam do tego, żeby tam zajrzeć. No a na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję i do usłyszenia niebawem.